Powietrze wokół nas jest niewidzialne, ale jego jakość ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Przedstawiłem fabrykę, w której się topi różne metale. I tutaj są takie dwa duże kominy i z nich się wydobywa dym, który jest bardzo niebezpieczny dla środowiska. Niby takie chmury się wydobywają, takie trujące chmury. O. Przedstawiony statek, który wypala niepotrzebne rzeczy, nie do tego stworzone. Zatruwa on powietrze. Takie wysypiska to jest bardzo niezdrowe, zanieczyszcza naszą ziemię i za parę lat będziemy musieli na przykład chodzić w maseczkach, żeby dobrze się czuć. Myślę, że wymarłoby wiele gatunków zwierząt. Myślę, że bardzo dużo chorób by było. Myślę, że każdy musiałby nosić maski i myślę, że trzeba byłoby nosić butle z tlenami. Jak słońce świeci, to na przykład panele fotowoltaiczne, dzięki nim się nie marnuje dużo na przykład węgla czy właśnie drzewa. Na takich fabrykach można by na przykład montować takie filtry, które mogłyby wyłapywać część tych zanieczyszczeń, bo raczej wszystkiego by się nie dało. Lepiej jeździć rowerem, bo to nie robi dymu ani smogu. Dbajmy o naszą planetę i o środowisko, bo jest to bardzo niezdrowe i za kilkanaście albo kilkadziesiąt lat wszyscy umrzemy. Powiedziałabym, żeby po prostu nie wypalała śmieci, żeby na przykład je posegregowała. Żeby na pewno się ogarnęli i zaczęli dbać o naszą planetę. Powinniśmy, jeżeli też chcemy uratować naszą planetę, powinniśmy ich przekonywać do tego, żebyśmy segregowali śmieci i piece powymieniali. Aby poprawić jakość powietrza, obowiązują nas przepisy antysmogowe. Mieszkańcy Mazowsza muszą przestrzegać tych ustaw od listopada 2017 roku. Od 2023 roku w Warszawie, a od 2028 roku w innych gminach warszawskiego stołecznego obowiązywać będzie zakaz palenia węglem w urządzeniach grzewczych. Co ważne, w nowo wybudowanych domach, które mogą być podłączone do sieci ciepłowniczej, nie będzie można palić paliwami stałymi, jak węgiel, drewno czy pelet. W piecach dozwolone jest używanie paliw ekologicznych, spełniających normę emisji. Warto rozważyć paliwa, takie jak pelet drzewny czy brykiet, które są bardziej przyjazne dla środowiska i zdrowsze dla nas wszystkich. Dla tych, którzy muszą dostosować swoje domy do nowych przepisów, dostępne są dotacje z programu Czyste Powietrze i gminnych programów dotacyjnych. Program Czyste Powietrze oferuje dotacje do 69 tysięcy, zależnie od dochodów wnioskodawcy i rodzaju inwestycji. Ważne jest, by pamiętać o konsekwencjach nieprzestrzegania uchwały antysmogowej. Używanie niedozwolonych urządzeń grzewczych i opału może skutkować mandatem do 500 zł, a w skrajnych przypadkach grzywną do 5000 zł. Na stronie powietrze.mazowia.pl w zakładce Uchwała antysmogowa mieszkańcy mogą znaleźć szczegółowe informacje na temat obowiązujących przepisów i nowelizacji uchwały antysmogowej. To ważne, aby każdy z nas był świadomy wpływu, jakie nasze codzienne wybory mają na jakość powietrza. Przejście na ekologiczne źródła ogrzewania i energii to nie tylko krok w stronę zdrowszego życia, ale także wkład w ochronę naszego środowiska dla przyszłych pokoleń.